Trzynastka przynosi szczęście. W niedzielę, właśnie 13 marca, na hali Gorlickiego Osiru seniorzy Gorlickiego Klubu Sportowego zmierzyli się z zespołem MKS Andrychów. Inauguracyjny mecz rundy finałowej trzeciej ligi zakończył się dla Gorliczan zwycięstwem. Gorliccy seniorzy, prowadzeni przez trenera Krzysztofa Kozłowskiego, pokonali za 3 punkty lidera tabeli finałowej MKS Andrychów. Na parkiecie doskonale zaprezentowali się kapitan drużyny Przemysław Nikiel, Piotr Maniak, Gniewek Krupczak, Bartosz Szpyrka, Kamil Dygoń, Michał Bąk, Bartek Kaszyk, Paweł Czupik, Szymon Motyka, Adrian Turek, Bartek Dudek i Kuba Roman. Pierwszy set, rozpoczęty dobrą zagrywką, był bardzo wyrównany do stanu 17-17. Końcówka seta przyniosła 2 przełamania dla zespołu gospodarzy do stanu 20-17 przy zagrywce Piotra Maniaka, a następnie przy stanie 22-20 i 3 kolejnych serwisach Bartosza Szpyrki. W efekcie pierwszy set zakończył się wynikiem 25-20. W drugim secie goście nie dali za wygraną. Mocne kontry sprawiły, że gospodarze zaliczyli sporo wpadek, co zaowocowało wynikiem 19-25. Sytuacja zmieniła się radykalnie w 2 ostatnich setach. W trzecim podopieczni trenera Kozłowskiego zaczęli systematycznie odrabiać straty. W tych samych ustawieniach, co w pierwszym secie, zdobyli po 3 punkty, najpierw doprowadzając do stanu 21-18, a następnie 25-21. Tym samym bariera psychiczna została przełamana i gospodarze złapali wiatr w żagle. W czwartym secie zagrali perfekcyjnie. Rozpoczęli od dynamicznej zagrywki, potem już były tylko świetne przyjęcia, precyzyjne i mocne ataki, szczelny blok i urozmaicone rozegranie. Zaowocowało to spektakularnym zwycięstwem 25-16, gdzie wisienką na torcie był serwis kapitana Przemka Nikla. W tej rundzie rozgrywek gorliccy siatkarze zmierzą się jeszcze z zespołami KKS Hutnik Dobry Wynik Kraków i Kłosem Olkusz. Kolejny mecz w piątek 18 marca z zawodnikami z Krakowa. My tradycyjnie już trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!